Dzień dobry Państwu. Wracamy do zakończonych już tegorocznych matur. Przeszły one do historii, ale na ostateczne wyniki, jak mówiłem wczoraj, będziemy musieli troszeczkę poczekać, właściwie maturzyści, do 7 lipca. Ale chyba na takie wstępne podsumowania możemy już się zdecydować. Naszym gościem jest Anna Zębaczyńska-Sosnowska, nauczycielka angielskiego w 8 liceum ogólnokształcącym w Opolu. Witam Panią. Witam serdecznie. Jaka była matura? Łatwa, trudna? Ja wiem, że to jest takie bardzo problematyczne pytanie, dla każdego znaczy co innego. Ale widać, krążą takie opinie, że była to matura łatwa. Mimo, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w lipcu ubiegłego roku zapowiadał, że ta matura 2023 będzie trudniejsza niż te poprzednie. A co się okazuje? No okazuje się, że tegoroczna matura była łatwa, bo jak twierdził na konwencji Prawa i Sprawiedliwości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, łatwo jest wtedy, kiedy znamy odpowiedzi na pytania. No a trudna wtedy matura jest, gdy tych odpowiedzi nie znamy. A jeśli maturzyści znali odpowiedzi, to znaczy, że byli świetnie przygotowani do egzaminów. Podziela Pani pogląd swojego szefa? Matura w tym roku była w dwóch konwencjach, może od tego trzeba zacząć. W formule 2015 i w formule 2023. Formuła 2023 to jest właśnie ta nowa matura, o której mówi pan minister. Ta stara formuła odbyła się dla uczniów przede wszystkim techników czteroletnich, czyli to jest ta młodzież, która kończyła gimnazjum i jeszcze była w tym starym systemie. Po rozmowach z młodzieżą muszę powiedzieć, że no, definitywnie uważają, że obie były łatwe na poziomie podstawowym. No, bardzo straszyli tą formułą 2023, ponieważ zakres materiału był tak olbrzymi, że praktycznie no, nie do zrealizowania. Musimy o tym też pamiętać, że młodzież w tym roku, która zdawała maturę, jest to też ta młodzież postpandemiczna. Oni praktycznie półtora roku spędzili w domu przed komputerem, próbując się przygotować do egzaminu dojrzałości. Była łatwa. Była naprawdę łatwa matura na poziomie podstawowym. No, młodzież była przygotowana na pewno fantastycznie, rozmawiając z naszymi maturzystami z LO8. Oni naprawdę mocno odetchnęli, byli bardzo zestresowani, bardzo, ponieważ się bali cały czas, że nie wiedzieli do końca, co się wydarzy. Co ich czeka. Co ich czeka, właśnie. Więc poradzili sobie świetnie. Duża dysproporcja była między maturą na poziomie podstawowym, a rozszerzeniem. Rozszerzenie tutaj już naprawdę było dosyć trudne. Młodzież wychodziła zdziwiona mocno faktem, że jest taka olbrzymia dysproporcja. No bo tu podstawa taka łatwiutka, idą na rozszerzenie, spodziewają się, że wiadomo, rozszerzenie będzie trudniejsze, ale nie aż tak. Z arkuszem matematycznym, jak rozmawiałam z osobami, które zdawały już rozszerzoną matematykę, ciężko było się zamknąć w czasie. Było tyle zadań, że jedna dziewczyna powiedziała, ale ja umiałam te zadania, ale mi czasu zabrakło. Więc ta matura była i prosta, i trudna. A czy zgadza się Pani z takim poglądem, bo pojawiają się opinie w mediach społecznościowych, że było łatwo, bo PiS kilka razy w ciągu roku szkolnego obniżał wymagania maturalne. Tak. I to w kontekście zbliżających się wyborów, żeby pozyskać, jak to mówią maturzystów, w jesiennych wyborach. Tak, krążą takie opinie, że jest ten kontekst polityczny, tak? Że tutaj wybory, i to jest pierwszy rocznik, który jest po reformie. No właśnie. Więc no, nie mogła się reforma nie udać, tak, prawda? Jest. Także ja myślę, że na pewno jest coś w tym. Jest coś w tym. A z angielskiego wyjątkowo chyba było łatwo. Och, ten angielski. No bo czytam, że z relacji osób, które zakończyły zmagania z językiem angielskim, tegoroczna matura była wyjątkowo łatwa. Wiele osób poradziło sobie z rozwiązaniem arkusza w czasie krótszym niż 2 godziny. No to być może byli dobrze przygotowani. Znaczy,
My jako nauczyciele robimy wszystko, żeby ta młodzież była fantastycznie przygotowana, żeby poziom stresu był jak najniższy, żeby oni się czuli pewnie, że idą na ten egzamin, że mają tą wiedzę, mają te twarde kompetencje do tego, aby zdać egzamin. Matura na poziomie podstawowym była banalna, naprawdę. Myślę, że gdybyśmy dali ten arkusz młodzieży w drugich klasach nawet, daliby sobie radę. Ministerstwo się co chwilkę wycofywało z różnych swoich pomysłów. Na maturze podstawowej z języka angielskiego taką innowacją miało być pytania otwarte do słuchanek, które ostatecznie zamknęli niedługo przed samą maturą i były tylko w starej konwencji prawda fałsz. Więc jakby my też przygotowując tą młodzież do matury, cały czas jakby próbowali, no, bazowaliśmy na tym, jakie są wymagania maturalne, co CKE od nas chce, żebyśmy my chcieli od nich. No i się okazuje, że no, CKE jakby całkowicie no, nie trzymało się swoich pierwotnych założeń. Także CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Tak jest, tak jest. A pani zdaniem, jaka matura powinna być, czy powinna być trudniejsza? Co pani na ten temat sądzi? Znaczy, ja powiem jeszcze może jedno słowo o maturze ustnej, bo pominęliśmy tutaj w naszej rozmowie. Matura ustna, która się nie odbywała przez 2 lata z powodu pandemii, w tym roku się odbyła po raz pierwszy po długiej przerwie i na przykład dla młodzieży taka matura ustna jest absolutnym stresem. Muszą usiąść przed komisją, pokazać się jak z najlepszej strony, odpowiedzieć na konkretne pytania. I to jest trudne emocjonalnie, na pewno. Jeżeli chodzi o to, czy ja bym była za tym, żeby matura była trudniejsza, nie, raczej nie. Ja uważam, że matura powinna być dostosowana do możliwości naszej młodzieży. I matura jakby jest tym egzaminem dojrzałości jak najbardziej i powinna mieć swój przyzwoity poziom, aczkolwiek patrząc się na stan psychiczny naszej młodzieży, nie szłabym w trudności. Taką sondę przeprowadzono w mediach społecznościowych, pytając, czy matura powinna być trudniejsza, i odpowiedzi są następujące. Tak, to jednak egzamin dojrzałości. Tak, ale nie ta w 2023 roku. Uczniowie sporo przeszli przez pandemię. Tak. I nie, jest wystarczająco trudna. No właśnie. Znaczy, ja uważam, że matura jest egzaminem dojrzałości i powinna być takim weryfikatorem, czy ta osoba faktycznie przeszła ten proces edukacyjny, jest na tyle już gotowa, żeby wejść w świat nauk na uczelniach wyższych, aczkolwiek to utrudnianie, robienie wokół matury takiego jakby straszaka, że przed tobą jest matura, pamiętaj, musisz się ciągle uczyć, tylko dla matury. Nie, ta matura powinna być naprawdę egzaminem dojrzałości, czyli sprawdzać różne kompetencje naszej młodzieży, a o tym się zapomina. Ale wie pani, może ta pandemia i to zdalne nauczanie miało jednak wpływ na jakość przygotowania się do matury. Bo jedni sumiennie to robili, tak, a inni, skoro mogli nie zaglądać, nikt ich tam specjalnie nie sprawdzał, tak, no to sobie zbagatelizowali. Pandemia to jest w ogóle bardzo duży temat i ja powiem szczerze, że ja się cieszę, że ta matura w tym roku była łatwiejsza na tym poziomie podstawowym. Przede wszystkim z racji tego, że ta młodzież wychodząc z pandemii naprawdę miała olbrzymie problemy, żeby wejść w ten realny świat. Żeby wejść w tą klasę, żeby znowu otworzyć tą książkę, żeby na bieżąco pokazać się, że uczę się, a nie od czasu do czasu, jak tam komputer włączę lub nie włączę. Także zdecydowanie pandemia zebrała olbrzymie żniwo pod względem i kompetencji, i pod względem emocjonalnym. A co będzie z podsumowaniem tej matury? 7 lipca mają być ogłoszone wyniki, a już słyszę, że nie ma komu sprawdzać tych prac. Tak. Z języka polskiego na przykład brakuje ponad 200 egzaminatorów. No to, to są w ogóle jakieś liczby kosmiczne. Nie ma nauczycieli. Ludzie nie chcą sprawdzać tych prac, ponieważ przede wszystkim... Po 12-13 godzin siedzą. Tak, tak. Więc poloniści, angliści przeprowadzają egzaminy ustne, czyli proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 5 dni pan przeprowadza egzamin ustny, prowadzi w międzyczasie normalne zajęcia,
a od piątku do niedzieli trzeba sprawdzać pracę. To są dwa weekendy, w których prace maturalne są sprawdzane i no, jest to olbrzymi wydatek energetyczny, umysłowy i jest dramat, jeżeli chodzi o chęć egzaminatorów, aby sprawdzać te matury, bo po prostu ludzie nie mają na to siły ani ciekawe, chęci. Jak to się zakończy, bo przecież niepodanie tych wyników 7 lipca będzie rzutowało na dalszy ciąg pracy tych młodych ludzi, no bo każdy ma jakieś plany. Tak, ja myślę, że w ogóle dopóki my nie zaczniemy pracować nad jakby prestiżem zawodu nauczyciela, jeżeli nasza grupa nie zostanie spostrzegana jako naprawdę jedna z najważniejszych grup, ponieważ my kształtujemy te młode umysły, na nas leży olbrzymia odpowiedzialność, żeby oni byli przygotowani do życia w społeczeństwie, a cały czas jesteśmy, prawda, taką grupą, którą ach, ci nauczyciele tak i no, opinie są bardzo, bardzo nieschlebne. Nie podoba się, to zmieńcie zawód. Tak, tak. Dwa miesiące wakacji, to jest moje ulubione hasło, dwa miesiące wakacji, także polecam każdemu, żeby poszedł na 5 dni do szkoły i zobaczył, jak to jest. I mity właśnie o 2 miesiącach wakacji, że my mamy krótki tydzień pracy, że mamy mniej godzin. No proszę Państwa, to są absolutne bzdury. Były kiedyś badania prowadzone, w których zresztą też nauczyciele z mojej szkoły brali udział. Przy 18 godzinach dydaktycznych nauczyciel musi wypracować około 48 godzin sumarycznie z przygotowaniem się, ze sprawdzeniem prac. No już zapomnijmy w ogóle o jakichkolwiek wyjazdach, wycieczkach, gdzie my jesteśmy 24 na godzinę. Prawda? To sztuczna inteligencja może was wyręczy. A, no tak, na za pewno. Chwilę. Na pewno, słyszałam. Ja myślę, że ciężko będzie zastąpić jednak żywego człowieka w tym procesie. Też tak myślę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Anna Zębaczyńska-Sosnowska, nauczycielka języka angielskiego w 8 LO w Opolu była gościem rozmowy przy oknie. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia za tydzień.